profesor Krzysztof Krupka. Chcesz coś powiedzieć? Sobie też nie możesz parę słów. Okej, to my dziękujemy. Zostawiamy Państwa z Krzysztofem. Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwu dzisiaj, to jest zawsze, lubię mówić i w związku z tym mógłbym o wielu rzeczach mówić, ale dzisiaj sobie stwierdziłem, ponieważ tutaj Łukasz powiedział o tej kooperatywie, o jedzeniu. Myślę, że takim fajnym tematem będzie powiedzenie Wam o czymś, co być może znacie, być może nie znacie, a jest jednym z najstarszych środków, jakie zna ludzkość, leczniczych. Bo to się przez jakiś czas nam się to wszystko przewija i ponieważ jest to coś, co ludzie poszukują od tysięcy lat, czyli czegoś takiego, co się nazywa panaceum, tak? Panaceum to jest coś, co jak łyknę, zjem, to rozwiąże wszystkie moje problemy. Oczywiście to jest ideał, ale są pewne środki, ludzie poszukiwali czegoś takiego jak kamień filozoficzny, próbowali znaleźć sposób, który w jakiś sposób pomoże im zachować zdrowie fizyczne, bo tutaj o tym chciałem się głównie skoncentrować. I tutaj macie taki tytuł, czyli mumio, być może ta nazwa znana, za chwilę ją wyjaśnię, co to jest. Eliksir życia królów. Ono przez wieki zawsze uchodziło tylko za panaceum ludzi dopuszczonych do tajemnic, tak? Nie każdy człowiek, chyba że wiedział, mógł to stosować, mógł to używać. W ostatnich 30 latach bodajże, czyli w latach 50. nastąpił renesans tego preparatu, więc on się nawet pojawił, być może i jest w internecie sprzedawany, i jest sprzedawany w różnych natargach i tak dalej, więc chciałem o tym powiedzieć. Cóż to takiego w ogóle jest? Tutaj mają Państwo kawałek tego mumio, to jest takie, wygląda to tak, właśnie zawsze znałem, co to jest w ogóle i do końca nikt na to nie potrafi odpowiedzieć, co to jest tak naprawdę. Ponieważ mumio ma praktycznie 3000 lat doświadczeń terapeutycznych i ja tutaj nie znam, ja to nazywam lekiem, ale to nie jest lek, to trudno określić lekiem, suplementem. Nie ma czegoś tak gruntownie przebadanego z takim doświadczeniem, przynajmniej mnie znanego. Ponieważ już pierwsze zapiski, za chwilę o tym powiem, są już ponad 2500 lat. Co najciekawsze, według takich standardów medycznych, farmakologicznych, dokładnie już prawie 2000 lat temu ustalono dawkę. I tą dawkę sprawdzano przez 2000 lat, prawda? Czyli to jest dość długi okres czasu. Cóż to znaczy mumio w ogóle? Jak Państwo znacie takie słowo mumifikacja, mumio chyba każdy słyszał, więc mumio z greckiego znaczy zachowujący ciało. I to jest ciekawy punkt wyjścia do tego, czym to w ogóle jest. Tutaj mamy, nazwa mumio bardzo w różnych regionach świata ma bardzo różną nazwę, bo tutaj wymieniłem, jest mumio, czyli mumio asil, mumio brakshun, górski balsam, jest naturalnym, taka definicja, naturalnym smołopodobnym produktem pochodzenia biologicznego wyciekających z górskich szczelin i rozpadlin. Najlepsze mumio, jakie jest na świecie, pochodzi z okolic Kirgizji i z Tybetu, ogólnie ze środka Azji, czyli tam, gdzie są góry Tienszan, Altaj, Kirgizja, Uzbekistan. A ogólnie do czego to służy, jak powiedziałem, do regeneracji ciała, dlatego, że zachowuje ciało. Ale żebyście się temu bliżej przyjrzeli, co to w ogóle jest, dlaczego to się używa i skąd to w ogóle pochodzi, to troszeczkę musimy skupić się na tej historii, bo historia mumii jest niesamowita. I tutaj chciałem właśnie powiedzieć, że pierwszym, który opisał, był Arystoteles, nauczyciel, być może pewnie Państwo wiedzą, Aleksandra Macedońskiego. Opisał to 2500 lat temu i dlatego żołnierze Aleksandra Macedońskiego używali to jako podstawowy swój lek przy złamaniach, przy różnych urazach, które odnosili w czasie tych różnych działań wojennych, ale też służyło im do regeneracji, do wzmacniania sił. Następnym, który dość dokładnie opisał w sztuce leczenia, czyli był taki arabski lekarz, nazywał się Abkar Rabi al-Bucharon i on już napisał, czyli w 960 roku naszej ery, przeznaczonym dla lekarzy, opisał to jako środek do leczenia złamań, zwichnięć, ran i innych kontuzji. Następnie Awicenna, Państwo znacie, bardzo znany też perski lekarz, uczony w kanonie sztuki leczniczej, zalecał mumiodawcę, już pojawiła się pierwsza dawka, jak widzimy, z sokiem z majeranku dla leczenia takich schorzeń jak migreny, ropnie, zapalenia ucha środkowego, złamania kości, zwichnięcia, stłuczenia rany przy paraliżu nerwu. Następny XII-wieczny lekarz w swoim traktacie pisał już, że może być to używane w kwestii seksuologii, higieny życia seksualnego. W tych kwestiach w położnictwie i ginekologii opisuje zdolność mumio do przywracania funkcji płciowych. W tym celu autor zalecał 0,2 do 0,3 grama preparatu zmieszanego z modem. Ogólnie na przykład w Indiach, gdzie też jest dużo opracowań, na przykład używa się to jeden z głównych nazwijmy to, afrodyzjaków, ale w takim sensie pozytywnym, tak? Czyli takim, który wzmacnia nasz układ rozrodczy, czyli dla kobiet, które mają na przykład, czy mężczyzn, problem z zajściem w ciąży, czy w ogóle z układem hormonalnym, a jak wiemy, ten właśnie układ jest między innymi odpowiedzialny za młodość naszego ciała. Tak? Następnie już w 1735 roku opisuje zastosowanie Muhammad Arcani, opisuje zastosowanie mumią w mieszance z olejem różanym, sokiem z kwaśnych winogron i też w celu leczenia stłuczeń, ran, złamań i kości. Muhammad Hussein Shirazi pisze w tym, że jest to zalecał w tym, dla systemu nerwowego, sercowo-naczyniowego, oddechowego, szczególnie przy chorobach przewodu pokarmowego, przy hemoroidach, wskazuje na efektywność mumią w chorobach kobiecych, także że sprzyja to lepszemu trawieniu, usuwa bóle głowy, leczy parezy, paraliże, a także reumatyzm, skutecznie pomaga przy kontuzjach, a szczególnie przy złamaniach kości. Na przykład w Altaju, czy w Ubygistanie, pewien traktat mówił o tym, że mumio zawiera 64 składniki, które wtedy znano i leczy 4040 chorób. Tak sobie wymyślono, to też opisano w XVIII wieku. Ale co ciekawe, mumio w ogóle odkrył, tak jakby dla Europy, Napoleon z żołnierzami, ponieważ oni trafili, jak wiemy, z historii do Egiptu i zaczęli to mumią stamtąd przewozić. Jak się okazało, stało się to bardzo, ale to bardzo popularnym środkiem leczniczym w Europie i tego mumio zabrakło, bo nie wiedziano, gdzie wydobywa się. Więc co robiono? A no właśnie się okazało, że mumifikowano zwłoki mumiem. Stąd się to wzięło, czyli mówiąc inaczej, Egipcjanie i nie tylko używali ten balsam do zalewania zwłok, bandażowali. Aż tego balsamu nie było, więc te mumie proszkowano, wykopywano jak się tylko dało, proszkowano i wysyłano do Europy. Tak? Oczywiście to nie jest to samo mumio i ono często było szkodliwe, ale jakby nawet do tej pory uchodzi się proszek z mumii, to się właśnie stąd wzięło, że z celu leczenia, tak? I to właśnie było w tym to mumio. Jego idealny środek konserwujący zwłoki, prawda? Ale my oczywiście nie o tym mówimy. I jakby największy boom nastąpił w latach 50. i głównie ponieważ jakby przypisali sobie do tego główny taki, jakbym to powiedział, odkrycie, chociaż to nie jest odkrycie, Rosjanie, jeszcze w ówczesnym Związku Radzieckim, jakby szereg badań, czyli głównie kraje byłego ZSR, a głównie właśnie Uzbekistan, Kirgizja, te republiki, że tak powiem, południowe, przeprowadzono tam masę badań. Ja w tej chwili skończyłem książkę na temat mumio, która się ukaże, myślę, że w ciągu 2 tygodni. I tam przytoczyłem wszystkie badania. Tych badań jest multum. Przez 20 lat wykonano setki, a nawet tysiące różnych badań, obserwacji, takim stricte naukowych. Tu wymieniłem w celu takiego pokazania tych naukowców, których jednym takim z najważniejszych był profesor Aumaszyn, zresztą z Kirgiz urodzony, który opisał bardzo to mumio dokładnie. Drugi Szakirow, też to jest akurat Rosjanin, którzy prowadzili badania nad tym mumio w celu leczniczym. Okazuje się, że te wszystkie badania były bardzo spójne. Okazuje się, że to mumio faktycznie potwierdzano to, co przez tysiące lat doświadczeń miano. Potwierdzono też te dawki. Tak naprawdę udowadniano coś, co dawno zostało udowodnione. Ale my mamy tak często, że lubimy jeszcze raz podkreślić to, co już jest dawno jakby oczywiste. Drugim takim źródłem, gdzie się mumio stosuje, są Indie. Ogólnie medycyna ajurwedyjska zna to pod hasłem Shiliat. To jest dokładnie inna nazwa i głównie zaleca mumio właśnie w celu regeneracji układu rozrodczego i przewodu pokarmowego. W związku z tym, jak tutaj Państwo widzą na końcu, tych kilka tysięcy opracowań na temat mumio powstało. Czyli reasumując, nie ma takiego ośrodku, który był tak dokładnie przebadany i sprawdzany przez setki, a nawet właściwie tysiące lat. Także bardzo się to sprawdziło. I z jednej strony zawsze się zastanawiam, dlaczego do tej pory nie jest to lek. Tak? Ponieważ nikt nie może położyć na tym, że tak powiem, patentu, bo to nie jest patent. Patent ma Matka Ziemia. I tylko ona właściwie jest to w stanie tym dzielić się. Więc nie jest w stanie ich wyprodukować tego, ponieważ nie jest to sztuczny produkt, a niektórzy próbują podrabiać pod nazwą mumio, ponieważ skład częściowo się zna, w związku z tym próbuje się zmieszać te składniki występujące w mumio i sprzedaje się pod hasłem mumio, ale to ma nic wspólnego z mumio. To tak jak sztuczny miód z prawdziwym miodem, tak? Nazwa ta sama, ale nie jest to samo. I teraz, jak już wspomniałem, skąd to pochodzi mumio? Zajmując się tym mumio prawie 20 lat, spotkałem się z różnym mumio i ciągle zastanawiam się, co to faktycznie w tym mumio jest. I właściwie do tej pory do końca nie wiadomo. To jest ciekawe, bo właściwie im nasza nauka bardziej postępuje, tym więcej znajdujemy w tym mumio. Na przykład w latach 50. znaleziono tylko 24 pierwiastki, no bo wtedy techniki pozwalały na zbadanie tylko 24 pierwiastków. Ostatnio znaleziono już 60. Podejrzewam, że im bardziej nasze urządzenia badawcze będą dokładniejsze, tym więcej znajdziemy w tym różnych składników. W związku z tym widzimy, tutaj ta nazwa pokazuje, bo ona determinuje nam sposób zastosowania. Czyli mówiąc, pierwsza rzecz to już mumio, czyli zachowujące ciało. Druga rzecz, Arabowie nazywają to arkul dżibol, czyli tak zwany górski pot. W Birmie jest to nazwane chaotun, czyli krew góry. W Tybecie, w Mongolii barakszun, czyli sok skały. W języku hunza górski miód, czyli salajit. W Syberii na Utaju mumio nazywa się górskim olejem lub kamiennym olejem. I powiem Państwu tak, jak przestudiowałem całą literaturę, a tego po prostu jest tony, to się okazuje, że różnie nazywają tak. Jedni mówią tak, że to jest wydzielina górskich pszczół, inni, że to jest pomieszane coś tam z tamtym. I każdy badacz na zasadzie na tym terenie, którym prowadził badania, próbował nazwać to, że to jest stąd to pochodzi. I właściwie nie wiadomo było do końca, dopóty właściwie nie zabrano za te badania, próbowano z grubsza określić skład i okazało się, że na pewno to mumia jest pochodzenia organicznego i w zależności od regionu, gdzie występuje, tego skład się troszeczkę zmienia. To troszeczkę przypomina historię z żeńszeniem, który Państwu jest powszechnie znany, ponieważ właściwości mumio przewyższają wielokrotnie właściwości żeńszenia, ale żeńszeń w pewnym sensie też to naśladuje, dlatego że w zależności, gdzie wydobywany jest żeńszeń, ma różne działanie. Mamy żeńszeń syberyjski, środkowoazjatycki, mamy żeńszeń hinduski, czyli ashwagandę. Wiele tych jest jeszcze rodzaj żeńszenia, który gdzieś się występuje w Ameryce Północnej. Każdy z nich ma inne działanie, ale w pewnym sensie są troszeczkę zbliżone. Tak? Czyli na przykład żeńszeń syberyjski na przykład zastosujemy bardziej w stawach bólach, aż na przykład żeńszeń hinduski, czyli ashwagandę zastosujemy bardziej w celu uspokojenia i tak dalej. Podobnie troszeczkę z mumio, w zależności od tego, gdzie ono się znajduje, jego działanie jest mniej lub bardziej ukierunkowane na poszczególne schorzenia. I to jest najbardziej interesujące, że właśnie w miejscach, w których ludzie przebywają, natura tworzy im lekarstwa. Takim przykładem na naszym terenie tak, jest to na przykład, wiecie Państwo, gdzie ludzie mają reumatyzm, tak? No, gdzie jest wilgotno, prawda, nad rzekami, gdzie jest bagnisto, no ale tam jaka rośnie roślina najczęściej, jakie drzewo? No, wierzba, prawda? Wierzba to co to jest? To jest nic innego jak polopieryna, prawda? Czyli w ten sposób. I w związku z tym, obserwując dokładnie naturę, możemy dokładnie znaleźć lekarstwa, jakie są na danym terenie. Oczywiście ktoś by mógł powiedzieć, no dobra, ale ja nie mieszkam w górach, nie mieszkam w Tybecie, to jest mi to niepotrzebne. Ja sądzę, że siła określonych miejsc wiąże się z udziałem silnego środka i on jest przeznaczony dla wszystkich ludzi. Tak jak na przykład szamani peruwiańscy używają ziół, których połowa, nawet właściwie połowa, 90% nie jest znana botanikom. Ja kiedyś u mnie był taki lekarz, taka mała dygresja, lekarz z Peru, który mówił, że pracuje w takim systemie opieki zdrowotnej, w której się leczy na takiej zasadzie, że tam każdy może leczyć. To znaczy ci wszyscy curandeiro, czyli tacy uzdrowiciele indiańscy, przychodzą i mogą leczyć. U nas to tak jakbyśmy do POZ-u, czyli przyszedł ktoś i chciał leczyć, tak? No, czyli się psy puknął w głowę. Tam nie tak nie jest, tam każdy może i oni stosują właśnie te różnego rodzaju zioła i bogactwo tego wszystkiego jest niebywałe, że właściwie no, można spędzić jeszcze wiele lat na poznaniu w ogóle tego, co tam różnie w dżungli. I tak samo jest z mumią, czyli podejrzewam, że jeszcze nas nieraz czymś zaskoczy w celu tego, czym to do końca jest. Więc co tam tak naprawdę żeśmy w tym mumio znaleźli, to oczywiście nie ja, tylko co ludzie znaleźli. Więc przede wszystkim mumio zawiera różne związki organiczne i trochę śladowych nieorganicznych. Ten jest produktem powstałym pod wpływem przyrodniczych zjawisk fizykochemicznych mających pochodzenie głównie przyrodniczo-organiczne. I to wiemy. Tak, bo to wszystkie mumio, które przebadano, ma bardzo podobne pochodzenie, o to chodziło, czyli organiczne bardziej. Fundamentalne badania farmakologiczne, czyli dane analizy chemicznej, spektralnej mumio pochodzącego z różnych krajów świadczą o identyczności jego składu, co potwierdza opinię o wspólnym jego pochodzeniu. Czyli mówiąc, nie jest to tak, że jest to całkowicie inny rodzaj i ma wspólne pochodzenie. Więc co się znajduje w tym mumio? Znajduje się około 60 minerałów. A w tej chwili na przykład, kiedy ja zaczynałem swoją pracę z minerałami, czyli 20 lat temu, tośmy mówili, że 30 minerałów to jest absolutna niezbędna rzecz do funkcjonowania ciała. Tak, okazuje się, że teraz się już mówi o 70. Za chwilę będzie to cała tablica Mendelejewa i to wcale nie będzie dziwne i podejrzewam, że jeszcze będzie parę pierwiastków, których jeszcze nie odkryliśmy, a które mogą być może dobre, jakieś mają wpływ na nasze zdrowie. Oprócz tego zawierają prawie wszystkie witaminy, to jest następna rzecz. różne kwasy organiczne, tu nie chcę ich wymieniać, bo tych kwasów jest multum. Tak, te kwasy mają bardzo różne działania, za chwilę o tym powiem, jakie mają działania, różnego rodzaju olejki eteryczne. Tutaj jest to pewien mankament mumii, ponieważ mumia ma niezbyt ciekawy zapach. Znaczy dla wielu ludzi jest to zapach odrażający, dla innych to nie przeszkadza. Ze względu na zawartość tego, jak ono przebywa i w których miejscach jest zbierane i tak dalej. Także są różne, że tak powiem, a te olejki w związku z tym jakby no, różne są tego zapachy. Zawiera bardzo dużo różnych resztek roślinnych, których też trudno jest zidentyfikować, skąd pochodzą, węglowodorów, mikroorganizmów, tak, martwych oraz resztek zwierzęczych. Czyli widzimy, że jest to mieszanka taka tak naprawdę, co istnieje na tej ziemi. W związku z tym, dlaczego jest to takie idealne? No bo jeżeli jest w tym teoretycznie wszystko, a na to się zanosi, to generalnie jest wszystko, co niezbędne dla naszego organizmu. Jest to logiczne, tak? My nie wiemy do końca, co jest nam potrzebne. Każdy może powiedzieć, no jednemu brakuje magnezu, innemu cynku, innemu coś, no ale drugi potrzebuje niekoniecznie, trzeci potrzebuje czegoś tam. W związku z tym to tak kolokwialnie, jak mój jeden z kolegów lekarzy nazwał to, to wiem, to tak jest coś, co zapycha dziury. No w pewnym sensie można powiedzieć, że mamy różne dziury w organizmie, ubytki i w ten sposób stosujemy środek, który jakby nam zapycha, czyli da, organizm jest na tyle mądry, że on sam to pobierze. I to ludzie widzą Państwo, ludzie lubią naśladować takie rzeczy, tworząc tak zwane preparaty multiwitaminowe, które niewiele wspólnego mają, że tak powiem, z naturą. Raczej bardzo ubogo naśladują i wręcz mało doskonale te rzeczy. Często zresztą takie minerały przyjmowane w dłuższy czas są dość szkodliwe. A to wynika z tego, że my nie jesteśmy w stanie naśladować natury na tyle i przewidzieć tego wszystkiego, co jest. No próbujemy to robić. A tutaj mamy jakby gotową receptę, która właściwie wystarczy tylko mieć dostęp do właściwego preparatu i to stosować. I teraz tak, jakie jest działanie mumio? No to jest właściwie, jak każdego panaceum nazwijmy, bardzo, ale to bardzo szerokie. Przede wszystkim auksyny inhibitory, czyli przyspieszacze różnych reakcji, wpływają na procesy spalania i odbudowy, uniemożliwiają utlenianie kwasu askorbinowego i tworzeniu się formy hamującej wzrost, podwyższają siłę sącą komórek. Czyli obrazowo mówiąc to, że hamują utlenianie. Co to znaczy? Że mówiąc inaczej, utlenianie jest procesem, który, ja bym to powiedział Państwu w ten sposób, gdybyśmy się tylko utleniali, to nas byśmy zniknęli. Każda rzecz, czyli moje mówienie w tej chwili, wasze myślenie, czy wasze skupienie waszej uwagi wiąże się z procesem utleniania, czyli z wytworzeniem energii. W związku z tym, gdyby człowiek nie odbudowywał, to za chwilę by go nie było fizycznie, no by się jakby po prostu uniósł, spaliłby się dosłownie. W związku z tym, jeżeli my hamujemy te procesy, nasze ciała nie starzeją się. Dlatego, że im mniej energii wydatkujemy na różne zbędne rzeczy, im mniej się jakby utleniamy, ten proces jest nieodzowny oczywiście, to jakby to powoduje to, że nasze ciało ogólnie zaczyna lepiej funkcjonować, no nie starzeje się. Drugą ważną rzeczą jest chlorofil, który jest w tym zawarty. Jest to jeden z ważniejszych rzeczy, zresztą w wielu różnych preparatach używany, naturalnych i w postaci różnych dodatków do jedzenia. Zresztą wszyscy spożywamy chlorofil, no bo każdy z nas jakieś tam warzywo chyba zjadł, tak? Chyba że ktoś w ogóle nie je. Wzmacnia on funkcję poszczególnych organów i sprzyja szybkiej regeneracji, tak bardzo ogólnie można powiedzieć. I tu jest taka druga rzecz bardzo ciekawa, czyli jest to naturalna emanacja radioaktywna. Okazuje się, że mumio promieniuje. Promieniuje promieniem radioaktywnym. Ja już powiedział, no tak, to przecież nie będę spożywał rzeczy, która jest radioaktywna. No ale proszę Państwa, bez tego promieniowania w ogóle byśmy nie istnieli. My znamy w ogóle od właściwie 200 leci, a nawet więcej, środki lecznicze, czyli tak zwane wody radonowe. Pewnie słyszeli, na Dolnym Śląsku, mniej więcej tam w okolicach Kudowa, są tak zwane wody radonowe, które służą leczeniu, tak, od wielu lat. Cóż to robią te wody ogólnie radonowe? One naprawiają DNA. Czyli jest możliwość dzięki temu promieniowaniu naprawić DNA, poprawić mikrokrążenie i oddziaływać antybakteryjnie. Czyli to jest jedna z takich tajemnic, dlaczego ten środek jest też tak skuteczny. On nie jest tylko czymś fizycznym. Czyli mówiąc obrazowo, jest też taką małą, jak nazwałbym to, elektrownią termojądrową, która w jakiś tam sposób pomaga. I proszę się tutaj nie bać, że to w jakikolwiek sposób spowoduje u Was chorobę popromienną, ponieważ temu promieniowaniu Wy jesteście narażeni, w cudzysłowie, ono jest wszędzie. W związku z tym to nie jest tak, że można się przed nim uchronić i ono jest niepotrzebne, bo ono jest bardzo potrzebne. Tutaj ten środek wydobywany, bo jego się wydobywa na wysokości ponad 2500 metrów, jest naturalnym takim źródłem tego promieniowania. Notabene, proszę zwrócić uwagę, że każdy kamień ma takie same działanie. Między innymi ludzie zajmujący się leczeniem kamieniami, tak, różnymi rodzajami, między innymi wykorzystują ten mechanizm. Tak? Czyli mechanizm tego promieniowania okazuje, że każdy kamień ma też różne promieniowanie. No więc ci fachowcy, którzy się tym zajmują, wiedzą, znają, że kamień czasami, który wygląda jak zielony, wcale niekoniecznie promieniuje zielonym, tylko innym czymś. A i też leczenie, sztuka tego leczenia jest od właściwie setek lat. Oprócz tego zawartość wszystkich mikroelementów, witamin i aminokwasów, no to wszyscy wiemy, to jest działanie czysto odżywcze. Tak? Czyli z tego zbudowanych jest nasz organizm, to potrzebuje nieustannie do odbudowy. Następnie w mumio znaleziono bardzo dużo produktów pszczelich. Co to znaczy? Głównie kwasy, jady, elementek jest mamy propolis i pyłek, to też się znajduje w tym mumio. Ktoś by zapytał, no ale tam pszczoły nie istnieją. A tutaj, tu się Państwo mylicie. A możecie się mylić, przepraszam, tak powiedziałem, a dlatego, że są tak zwane górskie pszczoły i znaleziono, że te górskie pszczoły są między innymi ich wydzieliny, są właśnie w tym mumio, które właśnie żyją dość wysoko i to jest jedynym na przykład, że ktoś twierdził, że to jest produkt w ogóle pszczelopochodny, ale nie do końca, jak się potem okazało. A następną rzeczą są tak zwane ormusy. Nie wiem, czy Państwu znany jest temat w ogóle ormusów. To są monoatomowe pierwiastki o przekształconych orbitach. Gdzie są takie pierwiastki, można by powiedzieć, jakby tak obrazowo wam powiedzieć, że jeżeli wezmę taki ormus, podgrzeję go do temperatury, on zniknie. Jak go schłodzę, to go z powrotem się pojawia. Możecie wpisując hasło orme albo ormus, a w takim urządzeniu jak jest Google, możecie dużo informacji na ten temat znaleźć. Główne takie, te pierwiastki jednomonoatomowe występują głównie w postaci złota, tak, rutenu, rodu, palladu i platyny, wiesz, jakimś tam są, ale głównie rod, ruten, pallad i złoto są tymi pierwiastkami. Cóż to znaczy ormus w ogóle? Proszę Państwa, nagromadzenie ormusów największe gdzie jest, jak myślicie? Głównie w mózgu, a konkretnie w waszej szyszynce. Szyszynka jest zbudowana na wzór w pewien sposób takiego generatora, który jakbyśmy na przykład go wzięli fizycznie, chcielibyśmy go przekroić, to jest jak kryształ. Jest twardy. Na przykład, jak często się obserwuje w badaniach termograficznych, w badaniach tomograficznych, na przykład zwapnienie tej struktury. Jeśli ta struktura zwapnieje, jakby dostęp do wyższych stanów świadomości jest prawie niemożliwy. Dlaczego? Bo to jest jeden z głównych elementów, który przyspiesza nasz rozwój i dlatego ormusy, bez ormusów nie byłoby życia na Ziemi. One są wszędzie. Wy zjadacie je w różnych produktach, tylko bardzo często w małych ilościach. A w związku z tym, jak ja widziałem to mumio, które przywiezione zostało w takiej postaci takiej mazi, to się okazało, że jak żeśmy to ustawili pod kątem, to ono było w zależności od tego, jak światło padało, to mumio świeciło. Było złote. Ja myślałem, że to jest sztabka złota, bo tak podszedłem, mówię, skąd ty masz tyle złota, nie? Mówię tego mojego znajomego, mówię, taka sztabka złota, no co ty, złoto takie, w piwnicy trzymasz? Się okazało, że to właśnie jest mumio, które w zależności od tego przyjmuje barwę, dlatego na przykład używa się nazwy mumio złote, mumio srebrne, mumio szare. Prawdopodobnie zależy być może od zawartości tych ultraelementów, które powoduje to. Co nam dają ormusy? Bardzo krótko, proszę Państwa, wzmocnienie i czystość struktur mentalnych, wzmocnienie zdolności intuicyjnych, stymulacja 6 zmysłów człowieka, balans między prawą i lewą półkulą mózgową. Tak, bardzo ogólnie i myślę, że to wystarczy. Następna rzecz, czyli mikroorganizmy, równowaga mikrobiologiczna. Nikt nas nie jest czysty ani jałowy. Wszyscy mamy bakterie, grzyby, a też mamy wirusy i one wszystkie muszą współdziałać. W związku z tym te produkty przywracają, znaczy zawartość tych mikroorganizmów, które tam są, to są martwe prawdopodobnie mikroorganizmy, a być może nie, wprowadzają równowagę mikrobiologiczną. I ostatnia rzecz, która jest taka właściwie może najmniej istotna, ale też uważałem, że jest ważna, czyli substancje gorzkie, bezazotowe, nietrujące glikozydy o mocno gorzkim smaku od dawna stosowane do podniesienia apetytu, czyli między innymi to też stymuluje wydzielanie kwasów, zwiększa tak zwany ogień trawienny. Jak już mówiłem tu o regeneracji, tak krótko dla Państwa, czym jest to w ogóle regeneracja, co rozumiem pod pojęciem, każdy pewnie ma jakieś tam swoją definicję. Regeneracja jest ogólnie proces naprawy DNA i innych podsystemów komórki, tkanek i narządów. I te procesy regeneracji zachodzą. Według tego, co wiemy, jest to pewna skończona forma regeneracji, czyli mówiąc inaczej, nasz organizm może się zregenerować tylko do pewnego stopnia. Co to znaczy? To znaczy, że mamy jakby kilka obrotów tak zwanej regeneracji, a potem się to kończy. To znaczy, jakbyśmy mieli jedną komórkę, która może ileś razy zregenerować. Czyli mówiąc inaczej, im bardziej eksploatujemy własny organizm, tym szybciej zużywamy ten kredyt bankowy, jak jest regeneracja. To nie jest tak, że bez końca, przynajmniej tyle wiemy. Czy tak jest faktycznie? Nie wiem. Natomiast to tyle wiemy na podstawie, wiadomo, na temat tak zwanych komórek macierzystych. I teraz, aby te wszystkie komórki mogły się regenerować, potrzebują tak naprawdę trzech rzeczy. Czyli, przepraszam, przeskoczyłem. Czyli tak, przede wszystkim pożywienia, wody i energii. To znaczy, to pożywienie. Pożywienie to widzieliśmy, czyli tutaj mamy jakby idealny skład, czyli w tym mumio, który pożywienia. Woda to jest oddzielny temat, który tutaj mógł być tematem kilku wykładów. Energii to jest też podpojęciem, co jest. Tutaj mamy też, mówię, ta naturalna emanacja jest tą formą energii. Na pewno jeszcze chodzi o inne formy energii, ale myślę, że te trzy rzeczy są najistotniejsze do tego, żeby nasz organizm mógł się regenerować. I w mumie mamy niespotykaną gdzie indziej ilość składników biologicznych, dzięki temu istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że mumio dostarczy każdej z komórek to, czego potrzebuje. A skąd to wiemy? Ano wiemy, że przez 3000 lat używano to głównie do tkanek szybko regenerujących się, czyli najszybciej używano efekty w przewodzie pokarmowym, w układzie rozrodczym. Są to komórki, które najszybciej wymagają regeneracji i najszybciej się dzielą. W związku z tym, jak się stosuje ten preparat i pacjenci go stosują, to najszybciej uzyskują efekt tam, gdzie komórki najszybciej się mogą zregenerować, czyli gdzie to jest głównie przewód pokarmowy i skóra, bo tam mniej więcej co 16-20 dni następuje częściowa regeneracja. Mózg się regeneruje prawdopodobnie co 60 lat, więc niektórzy nawet nie mają tego szczęścia, żeby się zregenerować. Ale każda rzecz ma. Jeszcze mnie uczono, że mózg się nie regeneruje, proszę Państwa. No, to nie jest prawdą. Regeneruje się, tylko dużo wolniej. Tak? W związku z tym, jakby używając tych produktów, mamy możliwość dostarczenia tym komórkom lepszej odnowy. Więc jakie jest zastosowanie mumio? Przede wszystkim rewitalizacja, regeneracja po wszystkich chorobach. Cokolwiek by nie było, stosowanie mumio będzie tutaj bardzo, bardzo dobre, dlatego jak mówię, im osoba starsza, im w niej te siły życiowe ogólnie słabsze, zresztą ta nazwa, ja to nazywam krew skały, znaczy nazwane to jest sok z górski, krew skały, różne nazwy, jakby przede wszystkim sama nazwa nam sugeruje co? Krew, czyli istota życia, siła życiowa, prawda? Czyli mówiąc najprościej, u których ludzi słabnie siła życiowa, to jest bardzo dobry preparat, już pomijając sprawy chorób. I to, czyli mamy tu całą grupę ludzi starszych, ale nie tylko, bo siły życiowe mają różni ludzie i różne rzeczy. Czyli mamy coś, co dla nas, jakby dla naszego genotypu, fenotypu jest już tym produktem, który to wzmacnia. Następnie wszelkie choroby przewodu pokarmowego, szczególnie wrzody, zapalenia. Tu mogę Państwa prawie zapewnić, że jest to leczenie wrzodów żołądka i przewodu pokarmowego jest to prawie 100% skuteczności. To znaczy ja nie znalazłem w literaturze ani jednego przypadku, nie mówiąc o własnych doświadczeniach, żeby nie wyleczyło przewodu pokarmowego, a szczególnie wrzodów. Wszelkie stany po złamaniach i stany po złamaniach, tak? Czyli regeneracja kości to nie jest tylko i wyłącznie wapniak, nam się mówi, i kolagen. To jest bardzo wiele różnych składników, między innymi mówię różne związki krzemowe, ale też i manganu i tak dalej, ale nie tylko. Więc to jest pierwsza rzecz i to jest jedno z najstarszych, bo złamania leczono właśnie już prawie 2500 lat temu. Następnie stłuczenia, kontuzje, to jest pewna konsekwencja tego, trudno gojące się rany, ropiejące rany, idealny lek na rany. Właściwie nie znam lepszego środka, który leczy rany. Oparzenia to jest to samo, tak? Wszelkie stany, w ogóle wszelkie stany zapalne w organizmie, choroby skóry wszelkiego rodzaju. Następnie tak, choroby ponowotworowe, tutaj taka pewna uwaga, nie jest to panaceum na choroby nowotworowe, to nie tak. Nie proszę tego nie stosować mówiąc, że to leczy raka. To może regenerować, jak powiedziałem, w związku z tym na przykład po chemioradioterapii, gdzie mamy wszystkie środki chemioterapeutyczne, uszkadzają przede wszystkim jakie komórki szybko dzielące się, tak? W związku z tym dlatego po chemioterapii mamy tak, że jest organizm zniszczony, przewód pokarmowy, komórki rozrodcze. To jest ten problem, który się boryka każdy chory z tym. W związku z tym jego regeneracja tych narządów wymaga odpowiedniego środków. To jest czasami bardzo trudne. W związku z tym mamy tutaj takie podstawowe wskazanie. Jest bardzo dużo na ten temat badań. Następnie choroby zwyrodnieniowe stawów. To oczywiście jest tutaj uwaga, zresztą tutaj moi następni mówcy powiedzą trochę być może na ten temat, że jest to właśnie związek, który w połączeniu z dobrą techniką, tak, z techniką osteopatyczną czy z techniką rehabilitacyjną świetnie odnawia, bo nawet jeżeli zastosujemy bardzo dobre, że tak powiem, działanie fizjoterapeutyczne, ale jeżeli czegoś nie ma, to go nie ma i to jest w tym momencie dość trudne, w związku z tym łączenie tych technik też będzie bardzo korzystne. Wszelkie choroby ginekologiczne. Następnie, to już wspomniałem, niepłodność. Tak, te związki są bardzo w tym korzystne. Impotencja to coś często, co panów interesuje, ponieważ właśnie w traktatach medycyny hinduskiej uważa się to jako idealny afrodyzjak, taki podnoszący witalność, ale ta witalność się kojarzy mężczyzną tylko z jednym często. Prawda? Choroby układu nerwowego, przez to stymulację tego mamy możliwość też, tylko jak powiedziałem, nie oczekujmy, że jak ktoś ma, prawda, chorobę Parkinsona w 3. albo 4. stadium, czy jakąś inną nagle weźmie, to mu się mózg zregeneruje, bo to nie tak. Ale stosując okresowo, przy obecnym zaburzeniach wszystkich elektromagnetycznych, to jak my żyjemy, to nasz mózg jest podatny naprawdę wielkim obciążeniom. Chyba ktoś tutaj z Państwa, wszyscy macie komórki i wiecie dokładnie, że nie jest to obojętne dla układu nerwowego. Następnie choroby układu krążenia, reumatyzm. Oczywiście mógłbym wymieniać tego dużo. To są takie najważniejsze wskazania, które można stosować głównie śmiało. Jak stosować? Więc jak widziałem, doświadczeń jest bardzo dużo i sprawdzone, więc mumię ogólnie stosujemy w ilości 0,2 grama. To jest taka anatowa dawka do 0,3 grama dziennie. I teraz są tak, różne szkoły różnie o tym mówią. Czyli tak, możemy stosować w taki sposób, 10 dni, przerwa 5 dni. Ale na przykład w stanach ostrych nie jest to wskazane, dlatego że spada wtedy ta stymulacja i raczej się zaleca ciągłość, więc nie należy robić przerwy. To można stosować na przykład w regeneracji. Lub na przykład przez 5 dni, co ja preferuję dość mocno, czyli 5 dni przerwa dwudniowa i minimum przez 2-3 miesiące. Potem można zrobić przerwę, można takich kuracji zrobić 3 w roku albo 2, w zależności od tego, jak potrzebujemy. Na pewno proszę tego nie stosować non-stop, bo organizm nie wymaga ciągłej stymulacji. Często jest tak, że pacjent przerywa po prostu, bo stwierdza, że już wystarczy i wtedy może przerwać to na pewien czas. Ten czas, no nie chciałbym tutaj podać Państwu, ile to ma być, ale u każdego człowieka może być różnie. Jeden może mieć 2 miesiące, 3 miesiące, może to być rok, albo być może nawet dłużej. I to stosowanie doustne jest w ten sposób przewidziane. Tutaj jest jedna ważna uwaga. Naprawdę proszę zwrócić uwagę, ponieważ ta historia z tym środkami z mumią z XIX wieku pozwala przypuszczać, że stosowanie doustne musi być mumią, że tak powiem, z pewnego pochodzenia. Żebyście, że tak powiem, nie weszli na jakąś minę i nie wzięli czegoś, co jest toksyczne, ponieważ pogoń za pieniędzmi, pogoń za tym powoduje, że te pieniądze są różne sprzedawane. I to ja już jakby przechodziłem i znam te sytuacje z autopsji, gdzie się kupuje gdzieś tam, nie wiadomo skąd, jak i po co i dlaczego, nie wiadomo co to jest w ogóle, a nie jesteście w stanie odróżnić, dlatego że to wygląda jak smoła rozpuszczona, może podobnie jakbyśmy wzięli trochę ropy, wrzucili do tego trochę ziemi, wymieszali, to pewnie ten smak by był dość podobny. Więc doustnie należy uważać, co się przeje. Już większe ryzyko jest zewnętrznie, tak? I to tutaj jakby zewnętrznie stosujemy głównie w postaci balsamów, kropli, szpreju lub opatrunków okluzyjnych, czyli mówiąc inaczej, albo smarujemy cienką warstwą, nigdy grubą, jest to bardzo aktywny preparat. Ja początkowo, jak zastosowałem, moi pacjenci brali, myśląc, że jak dużo wezmą, to będzie lepiej. Nic bardziej niewłaściwego. Stosuje się tego bardzo niewiele. Jak widzimy, dawka 0,2 grama jest naprawdę niewielką dawką. Tak samo stosuje się to właśnie w maściach bądź okluzjach. Czyli mówiąc najprościej, smarujemy, za to zakładamy jakiś kawałek papieru, ręcznika papierowego, na to folia i zawijamy na noc bandażem, po to, żeby się pory otworzyły i mumie mogą bardziej spenetrować w głębsze warstwy skóry, dlatego że się rozgrzewa i łatwiej to jest, głębiej to działa. I trzecia sposób w formie inhalacji, najczęściej w formie 7% roztworów, głównie w astmach, w takich stanach zapalnych układu oddechowego. I teraz mamy tutaj, tak pokazałem Państwu przykłady terapii. No. Ponieważ zamówienie jest to, żeby móc stosować rano na szczyt. Tak. Znaczy, można. To znaczy tak, mumię można stosować na czczo, jak tym, którzy potrzebują na przykład zwiększyć apetyt. Na przykład, no, ja osobiście wolę rano, tak? Ale można na noc, można też na noc stosować przed snem i oczywiście można to mieszać praktycznie ze wszystkim, ponieważ jest to dość stabilna struktura, w związku z tym dodawanie szczególnie z naturalnymi produktami. Bardzo dobrze się łączy z miodem, z żurawiną, w związku z tym można to dodawać do takich produktów i to jest właściwie ilość tego, ile dodamy, to nie ma znaczenia. Teraz przykłady terapii. Tutaj mamy przykład złamania kości. Tu profesor Szakirow zaleca przyjmować mumią wewnętrznie na czczo 2-3 godziny przed jedzeniem. Dawka dobowa dla dorosłego to jest saszetka, czyli około 0,2 grama mumio. Kuracja trwa 10 dni, później powinna nastąpić przerwa. On tak uważa, tak? Ja uważam na przykład, że powinno się stosować po złamaniach w takim cyklu na przykład 2-3 miesiące non-stop, tak? Ewentualnie z tą przerwą dwudniową. Zatrucia niestrawność. Przyjmować mówią 2 razy dziennie, 1 saszetkę w ostrych stanach, 2 saszetki, czyli około 400, to jest maksymalna dawka. Dobrze jest rozpuszczać saszetkę w przygotowanej nigdy nie gorącej wodzie, dlatego że wrzątek powoduje, że aktywność kwasów się zmniejsza, dlatego nie należy tego gotować ani nic z tym robić, ponieważ zabija to tą aktywność biologiczną, tą taką bardzo naturalną, nie pierwiastki, ale właśnie kwasy organiczne. Rany, stłuczenia, można to pić i smarować. Ropiejące czy raki podobnie, należy przyjmować 1 saszetkę, smarować balsamem. To jest, często się zdarza, że po mumio często mamy takie uczucie pieczenia. To jest naturalna rzecz i jak ktoś to stosuje, to nie powinien się tego bać. Czasami jak jest bardzo, że tak powiem, zaśmiecony przewód pokarmowy, jest w różnych stanach zapalnych, z różnymi czasami wrzodami, to często ci ludzie po przyjęciu mają bóle i źle się czują. Tak? Jest to jedna z reakcji taka, która wtedy co należy zrobić? No nie przerywać, tylko zmniejszyć dawkę, żeby ten proces pobudzenia troszeczkę zmniejszyć, zwolnić, ale nie przerywać, bo jeżeli jest to zdrowy przewód pokarmowy, więc wypicie tego preparatu jakby nie powoduje u nikogo nic. Egzemy. Można stosować balsam 2 razy dziennie przez 23 miesiące w postaci okluzji, jak już wspomniałem. Można przyjmować też wewnętrznie 1 saszetkę w połączeniu na przykład z olejem rokitnikowym, który to na przykład wzmacnia. W książce, która się ukaże, tutaj muszę ją zapromować, podałem szereg kuracji łączenia mumio z różnymi środkami. Tam jest praktycznie bodajże chyba kilkadziesiąt jednostek chorobowych, jak to łączyć z różnymi sposobami leczenia praktycznie. Jeśli mają Państwo praktyczną wiedzę, która Wam pozwoli tak na przykład sobie samemu pomóc. I teraz jest pytanie, czy to mumio jest w ogóle toksyczne na przykład, czy można się tym otruć? No i się okazuje, że Rosjanie też zrobili takie badanie, że każdy środek, jaki byśmy nie wzięli, ma swoją dawkę śmiertelną. Wszystko, proszę Państwa, nawet popularna aspiryna czy popularny magnez w pewnej dawce staje się trucizną, tak? Zgodnie z powiedzeniem Paracelsusa, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, wszystko zależy od dawki. I co się okazuje? Jeżeli przyjęto dawkę tam bodajże kilka gramów śmiertelną, bo to jest, ja nie pamiętam dokładnie, to przy połowie dawki podawanej zwierzętom nie wystąpił żaden efekt toksyczny. Czyli mówiąc, zatruć się tym jest bardzo trudno, chyba że się trafi nie wiadomo co, o czym, prawda, nie mówię. W związku jakby nie ma żadnych działań ubocznych i toksycznych, czyli te objawy, które się czasami pojawiają w trakcie leczenia w postaci bólów, zawrotów, bólów głowy i tak dalej, są efektem stymulacji. To jest znana reakcja w naturalnym sposobie leczenia, kiedy my stosując, dajmy na to na przykład leczenie homeopatyczne czy izopatyczne, mamy tak zwane pogorszenie, tak? Organizm w ten sposób się leczy. Z reguły proces leczenia nigdy nie jest taki, że tylko jest dobrze. Ta reakcja, kiedy nagle się zaczyna robić dobrze od razu, jest w moim doświadczeniu ponad 20-letnim reakcją podejrzaną, dlatego że z reguły potem następuje zawsze dość silne pogorszenie albo brak efektów. Dlatego jakby stopniowe dochodzenie do zdrowia z taką utratą komfortu, tak, przez chwilę jest z reguły dobrą reakcją. I teraz jest pytanie, na ile może się pogorszyć? Jest to kwestia lekarza, terapeuty, który to może ocenić i pomóc Wam ewentualnie w przejściu czegoś takiego. Na koniec pytanie właściwie, jaki jest najlepszy preparat? Tutaj właściwie mi jest znany jeden preparat, który ma zarejestrację GIS-u, czyli przeszedł wszystkie możliwe badania toksykologiczne z taką nazwą handlową, jak tutaj Państwo widzicie, i ten spełnia wszystkie normy, o których mówiłem. Teraz jest pytanie, dlaczego jedno mumio jest lepsze czy gorsze? No i tutaj ja się o tym dowiedziałem, czego nie wiedziałem. Okazuje się, że mumio w ogóle jest traktowane jako skarb narodowy Rosji i to jest taki środek, jak na przykład kokaina jest skarbem narodowym krajów Ameryki Środkowej. Może to nie jest dobre porównanie, ale tam wywiezienie tego jest niemożliwe. I z drugiej strony, w jaki sposób się to wydobywa? Otóż się okazuje, że jak stwierdzono, że jest duże zapotrzebowanie w latach 60. na mumia, szczególnie dla kogo? Dla wojska. W związku z tym trzeba tego dużo. A nie jest tak, że mumio sobie rośnie na drzewach jak jabłka i możemy pójść zerwać tego, ile byśmy chcieli, tylko trzeba się naprawdę natrudzić, żeby to mumio znaleźć, tak? Bo ono wydobywa się, to wiedzą tylko tak naprawdę ci pasterze, którzy wypasają te owce, kozy na tych równinach. Oni to znają. Tak? Natomiast taki przeciętny, jak Państwo nie znajdziecie tego, tak jak żeńszenia naturalnego nie znajdziecie. Zresztą znana jest hasła wojen żeńszeniowych, gdzie się walczyło o żeńszeń, który też nie rośnie sobie tak wszędzie przez przypadek. I teraz okazuje się, że oni to brali te kawałki skał, tego wszystkiego i dawali to wszystko, podgrzewali do 90 stopni, wytapiali to w formie tabletek. I najczęściej możemy spotkać to w formie tabletkowanej. Ten mumio praktycznie traci prawie ponad połowę składników. Więc ja go nie polecam i najczęściej nie wolno go używać doustnie, tylko jest zewnętrznie. a to mumio jest wytapiane starą metodą, którą zawsze stosowano, czyli bierze się i to mumio się podgrzewa, czyli jakby do 40 stopni ono się tam wytapia, bo to jest w formie takich grud, takiej mazi, jak smar w pewnym sensie. Troszkę to wygląda taki, w zależności od regionu to jest twarde, bardziej miękkie, czasami jest to zawiera piasek, więc to trzeba jakby oczyścić z tych rzeczy i to mumio jest bardzo aktywne. I taką metodę stosowano w latach 30., w latach 50., 60., potem jak zapotrzebowanie wzrosło, no to wiadomo, że jak zaczyna rosnąć zapotrzebowanie, idzie to wszystko, spada jakość tego wszystkiego i to chciałbym, żeby Państwo na to zwrócili uwagę. To też ma niestety związek z jedną rzeczą, niestety z ceną, dlatego że proces technologiczny jest dużo trudniejszy, ponieważ jest czasochłonny i w związku z tym takie mumio będzie droższe i to jest takie proste przełożenie, no bo ktoś musi tam pójść, ktoś musi to wydobyć, ktoś to zebrać, potem ktoś musi nad tym wiele godzin siedzieć, żeby to wytopić, natomiast znacie Państwo, jak złoto się wydobywano też, prawda? Można złoto zbierać godzinami, latami, a można też wziąć i pół góry rozwalić wodą i potem tylko przepłukiwać i też, no to są tego metody barbarzyńskie i przez to to wszystko tanieje. Także ja Państwu dziękuję. Jeżeli Państwo macie jakieś jeszcze pytania, jeśli będę umiał odpowiedzieć, to chętnie na te pytania odpowiem. Znaczy tutaj, jeśli Państwo wejdziecie to, wpiszecie sobie w Google, są też lotki i tam będzie wszystko napisane. Także można stamtąd bezpośrednio od producenta. To jest atestowane, mumio, w związku z tym, no, i to jest jedyne, które posiada. Tutaj w związku z tym no, 2 lata trwał atest, zanim zostało to dopuszczone. Sprawdzono wszystkie możliwe sposoby. Także. Czy jeszcze macie jakieś Państwo pytania? Więc. Z tego co pamiętam, cena tych 15 saszetek, bo tam jest 15, czyli więcej wychodzi to na miesiąc kuracji, to jest 96-97 zł. Także mówiłem, że cena może nie jest zbytnia, ale to wynika niestety z tego, że to jest produkt, który nie jest produktem powszechnym, to jest raz, a przede wszystkim można spotkać dużo tańsze preparaty. Nie polecam właśnie o czym mówiłem. Właśnie proces technologiczny powoduje to, że to jest tak, jak to jest. Po trzecie, mumio nie stosuje się ciągle. To nie jest tabletka na nadciśnienie, gdzie każą Wam brać przez całe życie. Może być to kuracja, która może trwać tylko 10 dni, 15. Jeśli potrzeby, na przykład jesteście po, nie wiem, zapaleniu płuc, tak, po jakiejś ciężkiej infekcji wirusowej, często wystarczy wziąć 1-2 opakowania. Nie, stosujemy połowę dawek, zależy. Poniżej 3 roku to trzeba ostrożniej z kontrolą lekarza, a powyżej 3 stosuje się połowę tej dawki, czyli 50 gramów, tak, do 100, czyli jak jest ta saszetka, to ja robię tak, że rozlewam ją do wody, do szklanki, to się nie psuje, w związku z tym i tak dziecko taką szklankę powinno wypić na przykład na 3-4 dni. Mówię, to nie jest toksyczne, no, w związku z tym nawet jak Państwo wypije całą, to się proszę nie martwić, no, to nie spowoduje niczego. I to mimo tego, że to ma tyle badań, to do tej pory nie jest to lekiem i prawdopodobnie bardzo dobrze, bo gdyby było lekiem, to by było 3 razy droższe i byłoby na receptę i niedostępne. Jak najbardziej. Ja tu nie wymienię wszystkich, no bo trudno Państwu powiedzieć o wszystkich. Ja powiedziałem, panaceum jest ośrodek na wszystko. Nie ma jednostki, której nie zastosujemy, tylko przyczyny chorób są różne. W związku z tym nie możemy się oprzeć tylko na tym, że mumio to jest jedyne mumio i jedyne najważniejsze, tak? Nie, to jest preparat, który Wam dostarcza wszystkie, co jest niezbędne. I w związku z tym jakby stosowanie tego jako środka wspomagającego z innymi terapiami jest jak najbardziej, dlatego jak w książce napisałem w jednostkach, jak należy to często łączyć, tak? Jaka jest najczęściej przyczyna tej choroby z mojego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia psychoenergetyki, tak? Jaka jest przyczyna i jak możemy to łączyć na przykład z innymi metodami, jak diagnozować, więc polecam tutaj, ona będzie z jakieś 2-3, mówię, tak jak będzie tygodnie, więc będzie to opisane, tak też znajdzie Pani odpowiedź na pytanie, co tam można jeszcze dodatkowo zrobić. Dokładnie takim, jak jest tutaj na takim tytułem. O takim. Takim jak tu. Także. Dziękuję.